24 listopada 2013 roku, w niedzielę w Warszawie na placu na Rozdrożu, właściwie pod placem na Rozdrożu, w barze Przejście spotykają się polscy patrioci Adam Czeretkowicz, Mirosław Rosterkowski, Adam Mizerski i Spirito Libero, bloger Nowego Ekranu, Jarosław Ruszkiewicz. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj Telewizja Narodowa w tym miejscu je spotyka, ponieważ jest, wpadliśmy na pomysł, żeby obchodzić rocznicę układu z Dorotą Strasse. Przypomnijmy ten układ. Adamie, z czym kojarzy Ci się układ z Dorotą Strasse? Mi, szczerze mówiąc, z Twoją osobą, ponieważ dowiedziałem się, że taki w ogóle istniał od Ciebie. Nigdzie w historii takiej edukacji tego nie słyszałem. Skończyłem podstawówkę, była historia, mówili o Dmowskim, za komuny mówili o Dmowskim, o endecji, pamiętam jak dziś. No, ale jakoś tego nie słyszałem. Mirosław Dostankowski. Ja też dowiedziałem się o tym od Eugeniusza Sendeckiego. Wcześniej były to fakty, które no niestety nasze władze ukrywają i nie dopuszczają tego w szkołach. Adam Mizerski, układ z Dorotą Strasse. Kilka słów. Z czym Ci się kojarzy? Co mogę powiedzieć? Z czym Ci się kojarzy? Słyszałeś o tym wcześniej? No jeszcze nie. Jeszcze na razie nic nie słyszałem. Dokładnie. Nie mam pojęcia, co z tego wniknie. Zobaczymy, co to będzie. Jarosław Ruszkiewicz. No cóż, to mogę dodać. No faktycznie jest to fakt dość skrzętnie skrywany. Ale dobrze, że jest pan doktor Sendecki, który to odgrzebał. Stara się, żeby przebiło się to do świadomości szerszej troszeczkę społeczności ogółu. No, dziękujemy mu za to. Szanowni Państwo, dzisiaj w roku 2013 udało się doprowadzić, że raz, dwa, trzy, cztery, pięcioosobowa grupa osób tutaj się zebrała. Wspomnieliśmy o tym. Chcemy, żeby o tym fakcie mówiono w podręcznikach szkolnych. Chcemy, żeby młodzież pisała wykłady, wypracowania na temat układu z Dorotą Strasse, ponieważ układ z Dorotą Strasse to nie jest tylko historia, ale to jest również teraźniejszość. To są pewne tory polityki środkowoeuropejskiej, czy może nawet światowej, kolejiny, w które niestety wchodzą również dzisiejsi politycy. My, tak jak Dmowski w Wersalu, mówimy takiemu układowi krótko i zdecydowanie nie. Nie może być dzisiaj układu z Dorotą Strasse. Dla Telewizji Narodowej Eugeniusz Sendecki.